Właśnie dopiero skończyliśmy bicie rekordów, trzech rekordów Guinnessa. Są to rekordy w jeździe na rowerze górskim, w ciągłej jeździe przez 12 godzin, 24 i 48. Do danych rekordów ja się przygotowałem co najmniej rok, aczkolwiek mam podłoże 10-letnie. Biłem trzy rekordy, jeden z nich był 12 godzin, więc naprawdę to jest mało czasu, długi dystans, więc w sumie nie ma czasu na odpoczynki. Po prostu trzeba znaleźć czas na odpoczynek w czasie jazdy. I w ciągu dwóch dni w sumie nie było żadnego snu. Po prostu analizujemy, jak ciało się zachowuje, jakie mamy tętno, po prostu wszystko kontrolujemy. To jest duża satysfakcja i zadowolenie, bo udało się osiągnąć do tego, do czego się dążyło przez ostatni rok. To jest efekt całej pracy całego roku. Jak w innych projektach, tak i w tym rekordy dedykuję osobom chorym na nowotwory krwi. Walerian jest naszym ambasadorem od już ponad 5 lat, dlatego że nie tylko jest zarejestrowany jako potencjalny dawca, ale postanowił zaangażować się bardziej w ideę poszukiwania dawców komórek macierzystych i szpiku w ten sposób, że wszystkie te rekordy, które pobija, dedykuje, tak jak zresztą sam już tutaj powiedział, osobom walczącym z nowotworami krwi. Ostatnie 48 godzin pogoda była bardzo zróżnicowana, także Walerian pokonywał te kilometry nie tylko w upale ponad 30-stopniowym, ale również w deszczu i w burzy. W tym czasie, kiedy my sobie smacznie spaliśmy, jedliśmy, chodziliśmy, spacerowaliśmy, on cały czas jechał 48 godzin. Zrobił ponad 2480 rund na tym stadionie. Myślę, że w tym czasie medytował, bo taka monotonna jazda jest nie tylko trudna, ale po prostu nudna. Ale zrobił to właśnie z myślą o osobach, które walczą z nowotworami krwi. Ja szczególnie mam tutaj na myśli pacjentów i porównuję ten wysiłek, jaki Walerian wykonał na tej właśnie tutaj płycie stadionu, do wysiłku, jaki wykonują wszyscy chorzy na nowotwory krwi, w tym osoby właśnie chorujące na białaczki, chłoniaki, szpiczaki. Te osoby walczą z tymi chorobami czasami wiele miesięcy, czasami nawet lat. Walerian walczył ze swoim ciałem, ze swoją psychiką, z rowerem, z pogodą przez 48 godzin. I tak jak on właśnie twierdzi, to jest nic w porównaniu do tego trudu, jaki musi wykonać osoba chorująca na nowotwór krwi, żeby zwyciężyć, żeby wygrać tę walkę.